Dzień dobry, witam po raz kolejny. Dzisiaj, jak już wspomniałem we wcześniejszym filmie, mamy 30 października, środę. Zaczęła się polska jesień, czyli dzień kończy się o pół do piątej, jest ciągle ciemno, zrobiło się zimno, niedługo pewnie zrobi się plucha, generalnie syf. No, ale jesień to również czas, kiedy sięgamy po trochę inne trunki niż w lecie. No i jednym z takich trunków jest to oto dzieło piwowarów, w tym przypadku z browaru Fortuna, Comes Russian Imperial Stout, rocznik 2019, alkoholu 12%, ekstraktu 25%, leżakowany 6 miesięcy, bardzo fajna etykieta. Samo Russian Imperial Stout jest biało na niebieskim, więc widać je bardzo dobrze. Co do reszty, trzeba się troszeczkę wpatrzeć w ten odcień błękitu jak Bluetooth na czarnym tle, ale bardzo ładnie to tak szlachetnie wygląda. Przeczytajmy kontrę może jeszcze. Comes Russian Imperial Stout to mocne, esencjonalne i złożone ciemne piwo górnej fermentacji, leżakowane przez 6 miesięcy. Specjalność doceniana przez piwoszy na całym świecie. Tu moje do powiedzenia, tu raczej by było lepiej smakoszy niż piwoszy. Zdecydowana paloność, charakterystyczna dla tego stylu, pochodzi od prażonego jęczmienia. Akcenty kawowe, czekoladowe oraz suszonych śliwek są zrównoważone wyraźną goryczką. Wykorzystany dodatek słodu żytniego zwiększa treściwość i aksamitność risa. Piwo jest intensywne w smaku i zapachu, między innymi dzięki dodatkowi aromatycznych ukraińskich odmian chmielu, klon i słowianka. Mimo sporej mocy trunku, alkohol nie narzuca się, a tylko przyjemnie rozgrzewa. Na przestrzeni 36 miesięcy trwałości Comes zmienia swój smak od świeżego i palonego po wytrawne i złożone. Ważyliśmy nasze piwo niespiesznie, poświęcając mu wiele czasu i troski. Ciesz się nim w ten sam sposób, powoli odkrywając bogactwo jego smaku. Producent browar Fortuna, ulica Wrzesińska, Miłosław. Piwo jest pasteryzowane, składniki woda, słody jęczmienny, pilzneński, czekoladowy, monachijski i karmelowy, ekstrakt słodowy jęczmienny, słód żytni, jęczmień prażony, chmiele, Herkules, klon 18, słowianka, drożdże górnej fermentacji US05. Spożywać w temperaturze od 14 do 16 stopni Celsjusza. I co ciekawe, jest to butelka zwrotna. Piwo to kosztowało, żeby was nie skłamać. Kosztowało mnie ono 9 zł 30 groszy. Tutaj, co ciekawe, ten ris jest tańszy od tego dymionego z alternatywy, które kosztowało 9 zł 75. Przepraszam za swój błąd. Szkło, jakiego użyję do risa, to jest Lindemans. Szkło pół litrowe, dosyć gruba nóżka, bardzo fajne, dobrze się z niego pije. Mógłbym użyć bardziej czegoś w kierunku koniakówki, ewentualnie teku. Niestety teku mi przy ostatniej przeprowadzce szlak trafił, nóżka się złamała, a koniakówka jednak ma szeroką czaszę, szeroki wylot czaszy. A, jeszcze kapsel z Fortuny, czarno-biały. Spożyć do 24 lipca 2022 roku. Czyli jest to dosyć świeże piwo. No to 2022, mamy 19, 36 miesięcy od lipca, lipiec, mamy październik, czyli
To piwo ma właściwie niecałe pół roku. Jeszcze raz kapsel. No, jest super. Daje alkiem, niestety, bo jeszcze mało ułożone jest, ale czekolada. Trufle w czekoladzie. Wanilia dosyć mocno wyczuwalna. Suszone śliwki, ale z gatunku właśnie trufle w czekoladzie, śliwki w czekoladzie. Widzę, że piwo jest jeszcze mało ułożone, dosyć nagazowane. Średnio pęcherzykowa piana, dosyć sycząca. Barwa. Piwo jest nieprzejrzyste, rubinowe, ciemnorubinowe. Kolor czerwonego wina. Piana, jak widać, jest jeszcze, piwo jest mało ułożone, piana jest jeszcze mało się wyraźnie tworzy, jest cienka warstewka, tym bardziej zaczyna się powoli dziurawić. Niestety jest jeszcze mało ułożone, daje jeszcze zapach alkoholu, ale bardzo wyraźnie jest właśnie ten aromat trufli w czekoladzie, mocnej kawy, wanilii. I taka śliwka właśnie w czekoladzie z alkoholem. Kiedyś u mnie w domu się robiło tak zwany śliwka w czekoladzie w słoikach. To były po prostu powidła śliwkowe, do których się dolewało nalewkę i kakao. Więc to raz, że to się nie psuło, dwa, miało właśnie posmak tak, jakby to była masa jak śliwka w czekoladzie, gorzkiej czekoladzie. Bardzo ładnie pachnie, jak widać piany niestety już prawie nie ma. No i cóż, na zdrowie. Piwo jest mocne. Delikatnie rozgrzewa. Alkohol, mimo że jest bardzo lotny, jest nieźle ułożony. W smaku, w aromacie nie. W smaku tak. No daje alkohol, niestety. Przeliczyłem się. Posmak, no cóż, paloność, kawa, nieco wanilii, ale nieco. Spora domieszka śliwki. Suszonej, się wędzonej. No niestety, jak na 6 miesięcy leżakowania, to jednak to leżakowanie jest jeszcze, by się przydało, tak jest jeszcze 6 miesięcy, bo alkohol jest mocno wyczuwalny w aromacie, w smaku jest nieźle przykryty, ale dosyć mocno pali. Wszystko to, co najlepsze w Riksie,
czyli czekolada, kawa, wanilia. Tym bardziej tutaj dodatek płatków żytnich, które powodują, że piwo jest gładkie, aksamitne, takie wyklejające gardło. No niestety jeszcze to nie dało tutaj, nie miało tutaj miejsca. Pachnie, na pierwszy niuch to pachnie najbardziej alkoholem, spirytusem, takim źle ułożonym. Piwo jest dosyć taniczne, ściągające. No tutaj mamy obecność słodu żytniego. Faktycznie prażoność jęczmienia, jego taka właśnie chrupkość jest. Natomiast piwo to jest w wersji nie ustabilizowanej, nie leżakowanej, jest jednak słabe do picia, ponieważ jest na razie mocne, rozgrzewające, wręcz piekące, przy czym jest to ris z gatunków wytrawnych. Jest wytrawnie alkoholowy, mimo aromatu trufli w czekoladzie. Na pierwszym miejscu jest paloność, taniczność. Leciutka wanilia, na razie przykryta tą wędzoną śliwką, suszoną śliwką, która pomoczyła się w alkoholu. No cóż, jak widzicie, pijalność jest taka sobie. Nie dlatego, że to piwo jest niedobre. Broń Boże. Jest mocne. To mu trzeba przyznać. Jest wytrawne. Tam cukrów resztkowych jest mniej niż 1%. Piana jak na risa. Bardzo słaba. No cóż. Myślę, że gdybym wiedział, że tak będzie, to bym spokojnie zostawił na kilka miesięcy leżakowania. A tak trochę jestem zawiedziony, bo to piwo ma spory potencjał, naprawdę. Raz zastosowanie ciekawych chmieli, tym bardziej zastosowanie chmieli ukraińskich, dotychczas rzadko stosowanych w polskim piwowarstwie. A także fajne zastosowanie zarówno chmieli ukraińskich, jak i prażonego jęczmienia, słodu żytniego, również ekstraktu słodowego. Wszystko, myślę, bardzo dobrze sam będzie współgrał, ale to się musi uleżeć. To piwo na razie, używając tego sformułowania, po prostu daje alkę. Jest jak jak jeszcze nieustany, źle przefiltrowany bimber, albo może bardziej jak taka źle ustana i jeszcze nie odstana do końca nalewka. Że czujemy nie śliwkę jako esencję śliwki, wiśnie czy trufle jako esencję samej siebie, tylko przede wszystkim czujemy najpierw alkohol, a potem tę śliwkę, wiśnie bądź wanilię. Tak więc najpierw jest alkohol, a dopiero potem wychodzi z niego wanilia, śliwka, trufla. Ale w każdym razie myślę, że piwo jest godne spróbowania leżakowania. Tym bardziej przy cenie 9,30 zł za butelkę. Myślę, że to jest cena więcej jak 10 zł. Ono raczej nie będzie kosztować. Można spróbować leżakowania. Ja chyba sam z ciekawości kupię jeszcze jedno i zostawię na leżak. Zobaczymy, jak wyjdzie za kolejne pół roku od momentu zakupu.
No, na razie byłoby to tyle. Z mojej strony to wszystko. Kolejne filmy, jak już wspomniałem, raczej w listopadzie, tym bardziej, że jutro 31 października, rocznica reformacji, potem 1 listopada święto, 2 listopada zaduszki. Tym bardziej trzeba będzie się zaopatrzyć w to i owo, bo piątek zamknięte sklepy, sobota podejrzewam, że też, niedziela z urzędu zamknięta. Trzeba coś z tym zrobić, ustawę wywalić do kosza, ewentualnie jeżeli piątek, sobota zamknięte sklepy, niedziela otwarte. To wszystko. Do usłyszenia. Cześć.